Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku po dość długiej przerwie. Jeszcze chyba aż takiej przerwy nie mieliśmy. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć informacyjnie, że już się oczywiście odcinki będą pojawiały. Ja już jestem zdrowy, myślę, że odcinek się pojawi teraz jakoś w weekend, bliżej weekendu. A dzisiaj tak właśnie tylko informacyjnie dla was, żebyście wiedzieli. No przejdziemy się zaraz do kurnika, pokażę wam jak tam kurki. I trochę wam poopowiadam, czy coś się zmieniło. Słuchajcie, zmienia się o tyle, że nie będzie już tego jednego koguta czarnego. Niestety, możecie się domyślać ewentualnie, co się z nim mogło stać, czy jest chory, czy nie jest chory, no ale chyba takie zmiany nadejdą i tego kogucika nie będzie, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Jest ten biały, no i planujemy pewnie jakiegoś nowego, młodego kupić. Co poza tym? Poza tym u nas dzisiaj nie jest jakoś bardzo zimno, trochę śniegu jest na podwórku, natomiast teraz wszystkie kurki właśnie są w kurniku, w środku i tak to wygląda. Dostały jedzenie wcześniej. Tutaj jak widzicie, słoma, ściółka wymieniona dla nich. No i tak to się przedstawia. Jajek, zobaczcie ile naznosiły jajek. Napiszcie w komentarzu, jak tam u was z nieśnością, czy się poprawiło, czy się nie poprawiło. Co tam słychać, bo wiem, że teraz właśnie są problemy duże z nieśnością. Też hodowcy tak nie za bardzo im idzie, jeżeli chodzi właśnie o nieśność, mają problemy, więc możecie napisać jak u was. Może coś tam spróbuję wam doradzić, pomóc. Ja teraz, słuchajcie, zacząłem dawać troszeczkę więcej parowanych ziemniaków, też nie przesadzając, czyli tak 2-3 razy w tygodniu. Z tego względu, że jest dość zimno po prostu i żeby one ten organizm sobie trochę ociepliły w środku, także myślę, że takie parowane ziemniaki jak najbardziej dla kur teraz, szczególnie w tym okresie właśnie takim zimowym. Nie tylko parowane ziemniaki, ponieważ do tych parowanych ziemniaków, moi drodzy, możemy dodać, oczywiście wiadomo, że zielonki teraz na zewnątrz nie znajdziemy, ale jakieś warzywa, jakąś marchewkę, jakąś pietruszkę, czy takie jakieś buraki na przykład, tylko też tych buraków pamiętajcie nie za dużo. Co jeszcze? Tutaj jeden z widzów pisał, jeżeli chodzi o te skorupki. Moi drodzy, jeżeli chodzi o takie puste skorupki od jajek, jak najbardziej można rzucać, tylko pamiętajcie, nie za często, więc tak myślę raz w tygodniu maksymalnie. Po jakimś czasie, jeżeli wszystkich nie rozdziobią, zbierać, żeby się nie przyzwyczaiły do dziobania jajek i raczej jajek nie powinny dziobać, jeżeli to będzie raz w tygodniu, także tym się nie przejmujcie, bo wiem, że tutaj jeden z widzów pisał, że tego nie robi, bo kury mu jajka dziobią. Najwidoczniej robił to po prostu za często, albo kurom brakuje jakichś składników pokarmowych, to nie jest kwestia tego, że rzuca skorupki raz w tygodniu. Także tak to wygląda, moi drodzy. Jeszcze tutaj zobaczymy. Też powiem wam szczerze, że tak nie chodzę, nie sprawdzam, a tu mówię, z wami się przejdę, zobaczymy w rogach, czy tu nic nie ma z boku. Ale jak na razie widzę, wszystko jest dobrze. Jeszcze w takich zakamarkach, bo ostatnio zauważyłem, że jedna kura coś jej się pomyliło i zaczyna znosić jajko właśnie w takich różnych szczelinach, zakamarkach. Nie, ale widzę, że jest ok chyba, także. No i a propos tych jajek, ja się zaraz zabieram, będę jajka zbierał właśnie specjalnie, żeby też tam nie chorciło ich do odziobania. I też jest możliwość, że właśnie kury wam dziobią jajka, moi drodzy, nie dlatego, że te skorupki leżą, tylko dlatego, że nie zbieracie jajek. Wiadomo, no łatwo jest powiedzieć, jeżeli ktoś pracuje, czy po prostu nie ma czasu, no to nie jest w stanie ich zebrać od razu. Natomiast fajnie jest jak najszybciej te jajka zbierać, żeby po prostu kury tych jajek nie dziobały, więc tutaj zaraz będę je zbierał. Też jest to fajne, jak parę tych jajeczek przez chwilę leży, z tego względu, że kurki sobie same się motywują do tego, żeby znieść następne. To jest taki dla nich motywator, ale zamiast jajek możemy dawać jakieś piłeczki ping-pongowe i nawet jakby dziobały, no to nie rozdziobią i później nie będą miały takich ciągot po prostu do tego, żeby to robić. Także tak to wygląda. Była lekka przerwa, no niestety. Słuchajcie, też mnie dopadło nie żaden koronawirus, po prostu grypa. Że tak powiem, biegałem bez kurtki, w bluzie i no i stało się tak jak się stało, ale już jest raczej coraz lepiej, dobrze, więc myślę, że tak bliżej weekendu, nawet może w weekend odcinek się już dla was będzie pojawi się, no i już się później na bieżąco będą pojawiały, a mamy dużo do nadrobienia, bo miało być o tych dużych kurnikach, tam były kwestie formalne, jak w ogóle
jeżeli chodzi o jajka, no to jak zacząć z tymi jajkami, no bo ludzie nie wiedzieli, od ilu jajek mogą, od ilu kur mogą w ogóle je hodować bez żadnych papierów, czy są potrzebne jakieś papiery na to, także też tam wam to wszystko powiem. Od razu wam mogę powiedzieć, że jak najbardziej są. Polska jest krajem, jaki jest, no i niestety tych papierów jest dość sporo, szczególnie przy hodowli, więc ja bym się w ogóle zastanowił, czy warto się w to bawić. Natomiast jeżeli chodzi o samą sprzedaż jajka, no to również myślę, że to jest akurat handel handlem, a produkcja produkcją, moi drodzy. Także oczywiście to się pojawi w kolejnych odcinkach i wszystko wam powiem. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam, jeżeli się podobało, to tradycyjnie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzę, że nas doszło prawie 1400 ludzi, także super. Super, że jest nas tyle już i mogę dla was tworzyć. Po prostu im was więcej, tym ja jestem bardziej zmotywowany, żeby coś tam dla was nagrywać i wam pokazywać. Dobra, dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do następnego. Jeszcze tutaj zerknę sobie. Nie, ale widzę, że jest wszystko w porządku. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.